Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na The Grinch Book Tag. The Grinch Book Tag, czyli tag inspirowany takim bardzo znanym świątecznym filmem Grinch Świąt nie będzie. Myślę, że większość z Was bardzo dobrze go zna, chociaż przyznam się, że sama obejrzałam ten film chyba dopiero 2 lata temu po raz pierwszy. I chociaż nie jestem jakąś jego wielką fanką, żeby go oglądać co roku, to jednak bardzo doceniam całą postać Grincha i to, jaka właściwie smutna jest to historia. Także naprawdę byłam zaskoczona, bo jednak zawsze sobie tego Grincha inaczej wyobrażałam, zawsze kojarzył mi się z czymś takim czysto negatywnym. Mam nadzieję, że kiedy oglądacie ten film, to jesteście już w pełni zrelaksowani i w pełni gotowi na święta. Ja tutaj mam na sobie właśnie świąteczny sweterek, także też tematycznie. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to oglądacie ten film tuż przed Wigilią, także z tego miejsca też przy okazji chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, żebyście spędzili je tak jak lubicie, tak jak chcecie, czy to z rodziną, czy z przyjaciółmi, żebyście po prostu mogli odpocząć, zrelaksować się, troszkę też może podumać nad mijającym rokiem, zrobić plany na kolejne. No nie ma się co rozgadywać, wszystkiego najlepszego po prostu. Jeżeli chodzi o ten tag, to ja go widziałam ostatnio na kanale, który też ostatnio odkryłam i przy okazji też polecę Wam ten kanał, bo myślę, że jest naprawdę warty uwagi. Nie jest to jeszcze duży kanał, a autorka tego kanału, czyli Maja Witkowska, i tak też nazywa się kanał, naprawdę bardzo ciekawie opowiada o książkach, także zachęcam do zajrzenia. No i właśnie u Mai po raz pierwszy zetknęłam się w ogóle z tym tagiem i wydał mi się bardzo ciekawy. Te pytania są dosyć rozbudowane, ale naprawdę takie interesujące, a jednocześnie mające taki świąteczny charakter, więc pomyślałam, że będzie to coś idealnego właśnie na ostatni film przed świętami. I zrobiłam też szybki research i na polskim BookTube ten tag został zrobiony jeszcze przez kanał Strefa Czytacza, także tylko Maja i właśnie Strefa Czytacza zrobili ten tag u nas w Polsce, z tego co widziałam. Także będę opierać się na pytaniach z tych dwóch kanałów. Tag zawiera 10 pytań, ale tak jak wspomniałam, są one dosyć rozbudowane i też takie, no, trochę śmieszne. Zaraz zobaczycie, jak te pytania brzmią. Także już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No i pierwsze pytanie brzmi: połowa lampek na choince jest wypalona, czyli książka, która zaczynała się dobrze, ale potem zleciała jak z górki. I tutaj mam książkę, którą przeczytałam stosunkowo niedawno, a jest to Nowa Rebecca Mackay i mam do Pana kilka pytań. Wbrew takiej, wydaje mi się, powszechnej opinii, mnie bardziej podobała się ta pierwsza część tej książki, chociaż wielu czytelników, a właściwie chyba wszyscy czytelnicy, u których tę książkę do tej pory miałam okazję zobaczyć i o niej posłuchać, raczej mówią odwrotnie, że to właśnie ta druga część była ciekawsza. Mnie się tą książkę naprawdę dobrze zaczęło czytać, bardzo się wciągnęłam w fabułę, dosłownie miałam wrażenie, że kartki same się przewracają, ale później tę książkę odłożyłam, bo miałam inne sprawy na głowie i im dłużej zwlekałam, tym ciężej było mi do niej wrócić, byłam zupełnie niezaangażowana w historię, ci bohaterowie też nie wywarli na mnie żadnego wrażenia, nie byłam w ogóle zainteresowana tym, jak to się dalej potoczy, mimo tego, że to jest książka, która opiera się na takim wątku kryminalnym i dużą rolę odgrywa tutaj właśnie zagadka kryminalna, to jakoś nawet zupełnie nie byłam ciekawa tego, jak ten wątek się rozwiąże. Także niestety mimo tego, że zaczęłam tę książkę już w ogóle ze sporymi oczekiwaniami, ponieważ bardzo lubię poprzednią książkę tej autorki, czyli Wierzyliśmy jak nikt. No i też te pierwsze strony, pierwsze rozdziały, byłam taka pełna entuzjazmu i one mi się naprawdę podobały. Tak im dalej, tym było tylko gorzej. I ostatecznie jest to całkiem przeciętna książka. Nie jest zła, też nie chcę jej tutaj skrzywdzić, bo absolutnie nie uważam, żeby to była zła książka. Natomiast nie była tak dobra, jak tego się po niej spodziewałam i ostatecznie po prostu nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Drugie pytanie i irytująca ciocia Basia, która nie chce zostawić Cię w spokoju. Moja mama ma na imię Basia, mam nadzieję, że się nie obrazi. Czyli średniowa książka, którą wszyscy się zachwycają. I tutaj ja takich książek mam naprawdę dużo i jest to szczególnie dużo takich książek młodzieżowych, które gdzieś tam czytałam na fali tego, że były właśnie takie bardzo popularne, wyskakiwały mi dosłownie z lodówki i po prostu byłam ciekawa. No i okazywało się bardzo często, że nie jest to już literatura dla mnie i że nie bardzo jestem w stanie już znaleźć w takich książkach coś dla siebie. Ale żeby się właśnie odczepić od książek młodzieżowych, to wybrałam tutaj Daisy Jones and the Six, czyli książka, która jest uwielbiana na BookTubie, Bookstagramie i w ogóle w tym internetowym, książkowym świecie. Bardzo wiele ludzi zachwyca się tą książką, jest to jedna z ich ulubionych książek. W ogóle dla mnie ona była bardzo mocno przeciętna. W ogóle cała ta autorka dla mnie jest taką, no, trochę zagadką, bo o ile pierwsza jej książka, którą przeczytałam, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo, też bardzo, bardzo mi się podobała i tutaj jak najbardziej podzielam zachwyty, tak każda kolejna była już po prostu bardzo przeciętna. No i właśnie Daisy Jones, czy też później było Malibu Płonie i jeszcze została mi Carrie Soto, której do tej pory nie przeczytałam. No ale właśnie uważam, że to są całkiem przeciętne książki i nie do końca rozumiem ten zachwyt nad nimi, bo autorka tutaj, owszem, wszyscy mówią o tym, że ona tworzy takie historie, które wydawałoby się, że są prawdziwe, bo w ogóle bohaterami jej książek są jakieś sławne osoby. I tak na przykład w Siedmiu mężach mieliśmy aktorkę, tutaj Daisy Jones to jest piosenkarka i bardzo sławny zespół z lat 70. W Malibu Płonie jest to surferka, o ile dobrze pamiętam.
I w Carisotto mamy tenisistkę, więc tak, ja się zgadzam z tym, że te historie brzmią tak, jakby to były prawdziwe postacie. I tak jak zaczęłam już mówić, jestem prawie pewna, że autorka po prostu inspiruje się prawdziwymi postaciami, czy to gwiazdami złotej ery Hollywood, czy tak jak tutaj gwiazdami właśnie muzyki w latach 70., czy tak jak w przypadku Carisotto, podobno są to siostry Williams, podobno tam jest dużo podobieństw, sama tego jeszcze nie jestem w stanie zweryfikować, bo tamtej książki, tak jak mówiłam, nie czytałam. No ale właśnie dlatego uważam, że te historie są tak wiarygodne, bo gdzieś tam luźno inspirowane są życiorysami istniejących sławnych osób. Niemniej jednak dla mnie są to dosyć przeciętne książki, no i raczej nie jest to nic, czym bym się zachwycała. Ja sobie tutaj będę zerkać na te pytania, bo one są naprawdę takie dosyć zawiłe, więc ciężko mi jest je zapamiętać. Pytanie numer 3 to pytanie: twoje pupile nieustannie przewracają świąteczne dekoracje. Wybierz bohatera, który sporo napaskudził i nie może to być czarny charakter. No i wybrałam sobie tutaj Igrzyska Śmierci, ponieważ obecnie mocno jestem w tym uniwersum, dlatego że właśnie skończyłam Balladę Ptaków i Węży, ostatnio robiłam też taki rewatch wszystkich trzech części Igrzysk Śmierci, no i też wybieram się do kina na Balladę właśnie. I tutaj wybrałam Gale'a. Gale to jest taka postać, którą ja, kiedy czytałam tę serię po raz pierwszy jako nastolatka, uwielbiałam. To był dla mnie właśnie taki książkowy crush i jeden z tych bohaterów, których bardzo chciałam widzieć w parze z główną bohaterką, czyli z Katniss. Natomiast im jestem starsza, tym bardziej dostrzegam te jego wady. No i tutaj już nawet nie w Igrzyskach Śmierci, ale właśnie w Kosogłosie no dzieje się jedna rzecz, która bardzo, bardzo mocno przekreśla tego bohatera. Jest bardzo dużą skazą na jego charakterze i mimo, że no kiedyś go uwielbiałam, to jednak nie mogę przymknąć oko na to, co wydarzyło się w Kosogłosie i na to, do czego jego działania się przyczyniły. Także myślę, że Gale będzie tutaj idealnym wyborem do tej kategorii, bo przecież właściwie jest to dobry bohater, nie jest to negatywna postać w całej serii, no ale jednak pewne jego wybory okazały się być dyskusyjne. Pytanie czwarte. Słyszysz, jak twoi rodzice wystawiają prezenty i dowiadujesz się, że Święty Mikołaj nie istnieje, czyli książka, która została ci zaspoilerowana. I też mam tutaj dwie takie książki. Pierwszej z nich nawet jeszcze nie czytałam, bo jest to Potężne Tomiszcze, czyli Anna Karenina. Anna Karenina, której zakończenie przewija się w tak wielu innych książkach współczesnych, że po prostu nie sposób było na nie nie trafić. I mimo tego, że tej książki nie czytałam, no to oczywiście wiem, jak ona się kończy i myślę, że większość z was również wie, bo po prostu jest to tak bardzo znane zakończenie w popkulturze, że no nie dało się tego uniknąć. A druga książka, a właściwie seria książek, które zostały mi zaspoilerowane nie w taki sposób bezpośredni, bo też nigdy nie natknęłam się na dosłownie to, co się wydarzyło. Jest to seria Niezgodna, a właściwie zakończenie tej serii, czyli Wierna. Nie mam tutaj książki, bo nie mogłam jej znaleźć. Przygotowywałam się do tego tagu, szukałam książek i nie wiem, co się stało z moją trylogią Niezgodna, czy ja ją gdzieś oddałam, sprzedałam, czy też została w Kielcach, w moim domu rodzinnym. Nie mam jej tutaj na półkach, nie wiem, gdzieś mi się zawieruszyła. Wierna kończy się dosyć nieprzewidywalnie, jeżeli nie jesteśmy nastawieni właśnie w taki sposób, że kończy się nieprzewidywalnie. Ja kiedy czytałam tę serię, tę trylogię i kiedy dochodziłam do ostatniego tomu, to słyszałam mnóstwo głosów, że jak autorka mogła to zrobić, że to jest niewyobrażalne, że to jest w ogóle takie nietypowe zakończenie jak na serię młodzieżową, wiecie, różne tego typu rzeczy. No i to były tak silne wskazania na to, co się wydarzy, że ja po prostu, kiedy czytałam tę książkę, to byłam pewna, że to się skończy w taki, a nie inny sposób. No i oczywiście miałam rację, także Wierna to też jest książka, która została mi zaspoilerowana w sposób niebezpośredni, ale jednak. Pytanie 5 to: widok z okna przysłania ci gruba warstwa śniegu, czyli bohater, którego po prostu nie mogłaś zrozumieć. I tutaj wybrałam sobie bohaterkę książki, którą czytałam ostatnio i o której też ostatnio mówiłam, a jest to Brit z tej książki. Brit, która jest wściekła na cały świat, wszystkich obwinia za to, co się w jej życiu dzieje. Częściowo słusznie, częściowo zupełnie nie, ale też absolutnie nie widzi jakiejś takiej chęci poprawy, nie widzi żadnej winy w sobie, nie widzi też żadnej właściwie możliwości poprawy. Ona jest taką bardzo negatywną postacią. Ona jest po prostu wściekła na wszystko i na wszystkich, na każdego się wyżywa. Natomiast no, sama nie jest postacią idealną i miałabym jej dużo do zarzucenia. Nie będę tutaj oczywiście mówić, bo byłyby to jednak spoilery do treści. Natomiast no, nie jest to bohaterka, którą ja do końca rozumiem, bo o ile jasne, każdy z nas czasem jest po prostu wściekły i ma ochotę wyrzucić z siebie wszystkie frustracje, tak tutaj ta bohaterka po prostu była tak pełna negatywnej energii, ona była takim, wiecie, wampirem energetycznym dosłownie, że no, nie byłam w stanie jej zrozumieć. Nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego tak bardzo wścieka się na innych, a nie widzi też złych rzeczy, które sama robi, bo niestety, ale je robiła. Także to była ta bohaterka, której nie mogłam do końca zrozumieć, ani się z nią utożsamić. Pytanie 6, czyli należysz do jedynej w swoim rodzaju grupy singli, a wszędzie wokół słyszysz Mariah Carey i jej All I Want For Christmas Is You, czyli książkowa para, której nie możesz znieść. I znowu mam tutaj dwie książki. Po pierwsze jest to czwarta część Harry'ego Pottera i ten taki dziwny związek, a właściwie nawet nie jest to związek, a relacja między Harrym a Cho Chang.
To się wzięło w ogóle znikąd. Nagle w czwartej części okazuje się, że Harry jest w niej zakochany od dawna, że Cho też do niego żywi jakieś uczucia, mimo że w poprzednich tomach nawet za bardzo nie wiedzieliśmy o jej istnieniu. Także to jest takie coś zupełnie znikąd, to są zupełnie dwie osoby kompletnie do siebie niepasujące i też nic z tego później nie wynika. Także to jest taka książkowa para, która według mnie cały ten wątek jest zupełnie zbędny i do niczego niepotrzebny i właściwie nie wiem, dlaczego on się w tej książce pojawił. Natomiast druga taka książkowa para, której nie mogę znieść, ale z zupełnie innych powodów, to jest główna bohaterka Rebeki oraz Maxim de Winter, ponieważ to jest, wiecie, biedna dziewczyna, która została skuszona przez przystojnego, bogatego, wpływowego mężczyznę i która właściwie nie wie, w co się wpakowała i jest traktowana w sposób tak przykry i tak naprawdę niesprawiedliwy. Ona naprawdę się stara jak może, jest młoda, niewinna, niedoświadczona. No a niestety zarówno jej małżonek, jak i służba w domu, w którym teraz już mieszka jako pani tego domu, nie okazują jej absolutnie żadnego szacunku. Maxim też nie jest osobą jakąś bardzo taką skorą do uczuć, też w ogóle nie pokazuje jej, że w jakikolwiek sposób cieszy się z tego małżeństwa, że kocha swoją żonę. No naprawdę bardzo, bardzo było mi szkoda głównej bohaterki tej książki, która nawet nie ma imienia, bo jest tak no, nieznacząca właśnie dla pana de Wintera, że naprawdę to jest taki związek, o którym było mi bardzo przykro czytać. I chciałam tutaj przypomnieć, że piosenka Taylor Swift Tolerated jest inspirowana właśnie historią głównej bohaterki Rebeki, także jeżeli nie znacie tej piosenki, a znacie książkę, to polecam przesłuchać sobie piosenkę. Pytanie numer 7. Nie możesz pozbyć się tego szorstkiego wełnianego swetra, który otrzymałeś na święta lata temu. Wybierz kilka książek, które siedzą na twojej półce już trochę czasu, jednak brak ci motywacji, by je przeczytać, mimo to nie masz serca się ich pozbyć. No i tutaj to pytanie mogłoby trwać naprawdę w nieskończoność, bo ja takich książek na swojej półce mam mnóstwo, no ale jednak, żeby się jakoś ograniczyć, to wybrałam tylko 4. I mam tutaj na przykład Lincoln w Bardo George'a Sandersa, książkę, która chyba zdobyła Bookera, tak, laureat Nagrody Bookera 2017 roku. I przez chwilę ta książka oczywiście w związku z nagrodą była bardzo popularna, chociaż wydaje mi się, że dosyć szybko ucichła. Natomiast ona wciąż jest na mojej półce i wciąż bardzo chciałabym ją przeczytać, bo wiem, że tutaj też jest taki dosyć oniryczny styl, ale też oniryczna fabuła i wydaje mi się, że to może być coś ciekawego, coś, co może mnie zainteresować. No i nie chcę się tej książki po prostu pozbywać ze swojej półki, mimo że mam ją już te, no pewnie 5-6 lat i do tej pory jej nie przeczytałam. Kolejna książka to Dziewczyna, kobieta, inna, Bernardine Evaristo, czyli też książka, o której mówiłam już sporo na tym kanale. Kiedyś nawet ją zaczęłam czytać, dotarłam do jakiejś może 150 strony, ale jakoś nie miałam chęci i ochoty, żeby ją skończyć, bo też nie była do końca tym, czego oczekiwałam, nie podobała mi się aż tak bardzo. Natomiast wiele osób mi ją polecało, wiele osób radziło mi, żeby jednak ją skończyć, że naprawdę warto. Także też leży na mojej półce i czeka na swój moment. Mam nadzieję, że on kiedyś nadejdzie. Ali Smith i druga połowa tetralogii o porach roku. Ali Smith rozkochała mnie w sobie totalnie jesienią, czyli właśnie pierwszym tomem tego cyklu o porach roku. Później przeczytałam Zimę, która była troszkę słabsza i gdzieś tam ten mój entuzjazm opadł. I słyszałam, że Wiosna podobno znowu jest świetna na takim poziomie jak jesień. Natomiast wciąż się za tą książkę i później za lato nie mogę zabrać. Po prostu jakoś tak, nie wiem. Przychodzą te pory roku, one przychodzą, mijają i jakoś ciągle nie mogę tej książki przeczytać, a wciąż naprawdę bardzo bym chciała, bo wiem, że to jest naprawdę świetna literatura i no wiem, jak Alice mi wpisze, bo przeczytałam dwie poprzednie jej książki, więc jestem niemal pewna, że to mi się spodoba, tylko jakoś po prostu wydaje mi się, że to też jest ten typ literatury, na który trzeba mieć odpowiedni nastrój, odpowiedni moment i jakoś nie czuję, żeby ten moment nadchodził, niestety. Ale hitem, słuchajcie, jest książka, którą za chwilę Wam pokażę, bo jest to książka, którą mam już chyba z 10 lat na swojej półce i w ogóle cały cykl. I do tej pory się go nie pozbyłam i nie zamierzam się go pozbywać, bo no, ciągle wierzę, że te książki przeczytam. I mam tutaj na myśli Filipę Gregory, tutaj akurat mam Kochanka dziewicy, ale po prostu była to pierwsza książka, którą wyciągnęłam z półki. Natomiast ona tutaj reprezentuje cały ten cykl tudorowski, który rozpoczyna Wieczna Księżniczka bodajże, która jest o Katarzynie Aragońskiej. I tak kolejno poznajemy wszystkie 6 żon Henryka VIII i całą tę historię z nimi związaną. Także jest to coś szalenie ciekawego, bo ja uwielbiam historię Wielkiej Brytanii, uwielbiam historię właśnie też Tudorów. To jest jedna z moich ulubionych dynastii, a przynajmniej była kiedyś, kiedy bardziej się tym interesowałam, szczególnie za czasów studenckich. Natomiast no rzeczywiście do tej pory po te książki nie sięgnęłam, bo one są olbrzymie, w ogóle tak, wiecie, wysokościowo, ale też są naprawdę grube i ten druk wcale nie jest, chociaż nie jest też taki mały. No ale jednak jest tutaj trochę tego tekstu na stronie, więc przyznam, że trochę mnie te książki swoimi gabarytami, ale też tym, jakich jest dużo, po prostu przerażają, ale jest to coś, czego w najbliższych latach nie planuję się pozbywać i ciągle wierzę i mam nadzieję, że uda mi się po nie sięgnąć. I pytanie 8. Babcia odleciała na reniferku, czyli bohater, którego śmierci nie możesz przeboleć. No i od razu mówię, że tutaj będą spoilery do książki Kosogłos Susan Collins, także jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, a teraz właśnie na fali popularności znowu Igrzysk Śmierci macie zamiar, to przewincie sobie do tego momentu.
A jeżeli zdecydowaliście się ze mną zostać, no to jeżeli chodzi o kosogłosa, to tutaj nie mogę przeboleć śmierci po pierwsze Finika, po drugie Prim, ale też powinnam tutaj jeszcze wspomnieć o Pierścieniu Ognia i o śmierci w Igrzyskach, której chyba zupełnie się nie spodziewałam i która z jakiegoś powodu wstrząsnęła mną najbardziej, bardziej nawet niż śmierć Prim. A jest to śmierć Siny, który był tak wspaniałym człowiekiem, że naprawdę ciężko mi uwierzyć w to, że autorka postanowiła go uśmiercić za to, że stworzył tę słynną suknię Katniss z kosogłosem właśnie. Także no to są ci bohaterowie, których śmierci nie mogę przeżyć, ale mogłabym tutaj też wymienić bohaterów siódmej części Harry'ego Pottera, ale skoro mowa była o spoilerach z kosogłosa, to nie będę wam mówić, o kogo z insygniów śmierci mi chodzi, ale tam też autorka postanowiła uśmiercić kilku takich bohaterów, przy których śmierci, nie ukrywam, łezka mi się wokół zakręciła. Pytanie dziewiąte, czyli wszystkie centra handlowe są okropnie zatłoczone, czyli seria, która ma za dużo tomów, za bardzo się ciągnie. No i tutaj mogłabym wspomnieć o wszystkich możliwych seriach Remigiusza Mroza, ale wspomnę o jednej konkretnej, z którą byłam do pewnego momentu w miarę na bieżąco, a jest to oczywiście seria o Chyłce. Seria, która na samym początku, kiedy ona wychodziła w tym, nie wiem, 2015-16 roku, naprawdę bardzo mi się podobała i pierwsze kilka tomów czytałam z takim, wiecie, zaangażowaniem, co tam się dalej wydarzy, jak ta historia się dalej potoczy. Bardzo, bardzo mocno byłam zaangażowana po prostu w życie Joanny Chyłki i Kordiana Oryńskiego, ale w pewnym momencie to się już zrobiło tak naciągane, tak powtarzalne i tak po prostu niepotrzebne już zupełnie, że porzuciłam tę serię. Już nawet nie wiem, na którym tomie, nie wiem też, ile ich teraz ostatecznie jest, bo już się w tym absolutnie pogubiłam, no i też już po prostu nie czytam książek Remigiusza Mroza, bo już w tym momencie nie uważam, żeby to był autor dla mnie, po którego książki chcę sięgać, tym bardziej, że wydaje ich tyle, że gdybym chciała być na bieżąco, to chyba musiałabym po prostu czytać książki tylko jednego autora, czyli właśnie Remigiusza Mroza. I ostatnie pytanie, pytanie dziesiąte, to tytułowy bohater, czyli Grinch. I jest to bohater, którego nienawidzę, ale tak jak już wam wspomniałam na początku tego filmu, Grinch to nie jest bohater, którego ja nienawidzę, bo uważam, że jest to dużo głębsza postać niż może nam się wydawać i w gruncie rzeczy dosyć smutna i właściwie bardziej jest mi go szkoda niż go nienawidzę. I też do tej kategorii nie mam takiego bohatera, bo nie wydaje mi się, żebym po prostu aż tak silne uczucia żywiła do jakiejś postaci, która nie jest złolem, a jest taką postacią powiedzmy teoretycznie pozytywną, ale jednak właśnie wzbudza we mnie tak silne emocje. Ja w ogóle mało czego w życiu nienawidzę, także to pytanie naprawdę było dla mnie bardzo trudne, ale jestem ciekawa, jak wy byście na nie odpowiedzieli i być może kiedy zobaczę wasze komentarze i wasze odpowiedzi na to pytanie, to coś przyjdzie mi do głowy i coś mnie zainspiruje. Także dajcie koniecznie znać, jakiego bohatera wy nienawidzicie i pamiętajcie, że nie może to być typowy czarny charakter. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tag. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo przyznam, że te pytania były naprawdę bardzo ciekawe, bardzo rozbudowane i też jest on dosyć długi, także coś takiego naprawdę nietypowego jak na książkowe tagi. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną te, myślę, 20-25 może minut. Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na te pytania albo na kilka z nich w komentarzach, to ja oczywiście bardzo chętnie sobie poczytam wasze odpowiedzi. Jeszcze raz na koniec życzę wam wesołych świąt i wszystkiego dobrego na nowy rok, gdybyśmy się do tego czasu nie widzieli. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!